Tutaj przez cały czas przylatują gołębie. Pojedynczo mamy już ponad 300, 306 chyba jest, tak? 313 gołębi. Cały czas one przylatują. Przypomnijmy, 376 gołębi było zakoszowanych. I cały czas tutaj po kilka sztuk dolatują. Tu jednego widzimy, tam taki bardzo osłabiony gołąbek jest, jeden na dachu. Może nawet coś mu się stało, to zobaczymy później. A na razie popatrzmy na te, które teraz doleciały. Już pomału coraz więcej ich jest. Do tych 376, które zostały zakoszowane, może dojdziemy jeszcze dzisiaj. Zobaczymy, wiadomo, na takim locie straty zawsze jakieś muszą być. O, ale one sobie tutaj, widzimy, doskonale radzą. Teraz troszeczkę nam się pogoda zmieniła, tak się zrobiło bardziej pochmurno. Tam widzimy jeszcze jednego gołębia na dachu, co siedzi, ale nie wiemy, co to jest za gołąb, bo zobaczmy. Siadł. Pojedyncze sztuki tam gdzieś wszędzie latają, widzimy. O, tam siadać będzie, o, te się składa. O, Maciek idzie zobaczyć. To chyba nie jest stąd. Stąd? Stąd? Czeka na pina. Ty, Maciek, a ty swoim dajesz wodę? Z zatoki se popiją. Przylatuje. Wiatr się wzmaga, widzimy. Ci akurat, tak jak przypomnę, mieliśmy też loty na innych wspólnych gołębnikach. Tam na internecie możemy sobie zobaczyć, jak wygląda stan gołębnika w Czersku, w Kozie Głowie, w Kosakowie, na Miejskiej Górce i w gołębniku na Mazowszu, w Czarnej. Tam były też loty. Możemy sobie wszystko obserwować. Zapewne też będziemy mieli jakieś fotorelacje, gdyż koledzy tam kręcą filmy, także jeżeli je dostaniemy, będziemy je sukcesywnie zamieszczać. A w międzyczasie sobie popatrzmy. Kolejne trzy gołębie się pojawiły. Pomalutku se wchodzą. O, jeszcze dwa. Teraz, Maciek, kiedy następny lot planujesz? No, zobaczymy, jak będzie sponsor, to tam rozmowy są prowadzone. To będzie krótszy jeszcze taki lot z czwartku na piątek. Ale w przyszłym tygodniu? Teraz. Teraz ten? Z czwartku na piątek, a później w sobotę film. W tę sobotę? W sobotę. Dobrze, czyli będziemy tutaj obserwować. Postaramy się relację na żywo całkiem zrobić, a zobaczmy. A w międzyczasie patrzymy, jak przylatują tutaj gołębie. Pogoda w kratkę, to jak kolega podkreślił, teraz znowuż i słońce mamy, deszcz. Kiedy tu jechaliśmy, to nawet tęcza była. Co? Nie wiem. O, duży, biały. Tego filmu. Mewa, tak. To nie jest mewa. Co to jest? Czapla. Czapla. Czapla siwa, biała. Nie będę patrzył, bo niestety pod słońce to nie będziemy nic widzieć. Sobie możemy tylko tutaj popatrzeć. O, spod zadaszenia. Z tej naszej strefy kibica, powiedzmy. Będziemy tutaj mogli wszystko ładnie poglądać. Mamy teraz już 327, czy 28, 329 gołębi już mamy, czyli brakuje tylko 40. 40 kilku. No, będą się schodzić. Mamy dopiero młodą godzinę, 10 z hakiem jest, a gołębi mamy już bardzo dużo, ponad 80%, także jest dobrze. Koledze też tutaj kamień z serca spadł, bo zawsze kiedy my tutaj sobie obserwujemy, tutaj możemy żartować, ale organizator to przeżywa stres, bo zawsze zastanawia się, czy nie będzie jakieś wpadki, porażki. Siwe, broda siwa, kurde, nie gole w ogóle. Jeszcze jakbyś powiedział, że wyłysiałeś, to jeszcze bym zrozumiał. Musiał związywać na dole. Aha. Nie gole, bo jedni mówią, jak się ogolisz, to ci pecha przyniesie, kurde, i taki. No tak, a propos tutaj tych zabobonów, to ja o teoriach, które tutaj, jak ktoś się chciał, te zabobonne, to do Maćka proszę dzwonić. Szczepianie gołębi poprzez przepuszczanie przez nogawkę używanych kaleson. Także to wszystko muszą być, tak, to można się tutaj skonsultować, także. Ja się od tego odcinam, ale tutaj bardzo chętnie Maciek udzieli ich informacji. O.
No nic, chwilę mamy przerwy, a później zobaczymy jeszcze tego gołębia, który tam na dachu siedzi. Musi być uderzony. Uderzony gdzieś, tak wygląda właśnie. Jeszcze zobaczmy stację pogodową z firmy Lubisan. Mamy 37% wilgotność, 29 stopni. Deszcz tutaj przez chwilę padał, a my teraz zobaczymy tutaj u Maćka w tym pomieszczeniu, gdzie trzyma i karmy. Zobaczmy, jakie to są karmy, produkty. Widzieliśmy. Ja to mówię, to jest wszystko, żeby prowadzić wspólny gołębik, to naprawdę to jest. Tu są rzeczy, które praktycznie były zużyte. To nie jest wszystko, to jest dopiero od samego, praktycznie od pierwszych lotów konkursowych. To właśnie tego się zużywa. Karmy. W każdym worku jest praktycznie głównie primy i goldwinga. W każdym worku jest po 20 worków, czyli w worku jest tona. To są 3 tony karmy, tu są już teraz zaczęte. Czyli to mówię, to wszystko, żeby to funkcjonowało, żeby to dobrze wszystko działało, to muszą gołębie dostać odpowiednie rzeczy, muszą gołębie praktycznie, tu proszę zaobserwować, B12, oregano, wszystkie zasypki z Centrum Zdrowia. Firmy FarmVet. Głównie FarmVet, Prima, to są dwie firmy, które tu brylują na wspólnym. Ale masz plus, też tutaj, gadaliśmy właśnie, Leśna Dolina, patrzymy. Leśna Dolina, to są rzeczy takie typowo ziołowe. O, to jest, mówię, to jest to, co dzisiaj dostały na karmę, ten miszunk, czosnek, cebula, ocet i miód i warzywka, nie? No po prostu bardzo, bardzo przyzwoite, rewelacyjne rzeczy. Do wody po locie dostają pulmo, plus energia na loty. No i oczywiście kropla do każdego litra preparatu wody. To jest Głosika. Praktycznie, ja to nazywam krople zdrowia. Kropla zdrowia numer jeden. Czyli to jest to, co tutaj używamy. To jest podstawa utrzymania zdrowia tego. Mamy możliwość teraz filmować przylot gołębi jeszcze podczas deszczu, bo już się nam pogoda całkiem praktycznie popsuła z tej słonecznej pogody rannej sprzed kilku minut, kilkunastu jeszcze. Mamy teraz już padający deszcz, ale mamy też 340, ile tam mamy? 47 gołębi, czyli ten będzie 48 chyba co wszedł, także brakuje nam 20 kilka tylko, co dobrze rokuje. Tutaj akurat się strzeliliśmy dobrze z czasem, gdzie lot też macie chyba za udany, uważasz, co? No zaraz będziemy kończyć naszą relację. Tam w pierwszej części pokazywaliśmy, jak przychodzą te gołębie, gości, którzy tu byli. Teraz już nam tych gości zostało mniej. Tu zobaczmy, konsumpcja teraz się zaczęła, ale to kiełbasek innego. A my sobie w międzyczasie jeszcze możemy może pojedyncze gołębie, które tu będą dochodzić, jeszcze uda nam się nagrać. No i kończąc naszą relację, na liście mamy odbitych 351 gołębi, tutaj jak widzimy są kolejne dwa, czyli 353 na 376 zakoszowanych, czyli wynik bardzo dobry. Pomału one się będą na pewno zlatywać, no, na pewno coś tam będzie brakowało, ale ogólnie Maciek chyba jest zadowolony, my też również. Tutaj kibice nam dopisali, może oczywiście wiadomo, nie ma ilości porażającej, ale na tyle co kto mógł, to przyszedł tutaj odwiedzić, kibicować, no i na bieżąco mogliśmy w internecie śledzić tą rywalizację. Przypomnijmy, jeszcze lot finałowy jest przyplanowany na tą sobotę, nie która teraz będzie, tylko za tydzień. Natomiast w tym tygodniu jeszcze jest planowany, i o ile dojdzie do skutku, jeden lot taki dodatkowy. Dodatkowy, tak. I będziemy mieli informacje. Będzie sponsorowany, jeżeli dojdzie do skutku. Och. Także na razie, koledze, dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Zachęcamy wszystkich do licznego przybywania tutaj na wspólne kibicowanie. Czekamy jeszcze na kabinę. Koledzy, którzy byli wypuścić gołębie, mają film z wypuszczenia zarejestrowany, także będziemy też na stronie mieli go. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.